Niesamowity postęp technologiczny wymaga od pracowników i pracodawców nieustannego przystosowywania się do realiów rynku. W związku z tym, że każda pomoc w zakresie zwiększania kompetencji jest na wagę złota, Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim zorganizował specjalną konferencję pod nazwą Krajowy Fundusz Szkoleniowy – szansą na rozwój kompetencji kadr. Krajowy Fundusz Szkoleniowy to jest taki bardzo przyjazny instrument kształtowania rynku pracy, bo on pozwala pracownikom i też pracodawcom dostosowywać się do aktualnych wymogów rynku pracy. Nieustannie musimy się w tej chwili kształcić wszyscy, żeby nadążyć. Chronimy przez ten fundusz miejsca pracy, te, które istnieją. Pracownik jest bardziej konkurencyjny. Ma dzięki temu funduszowi możliwość przeszkolenia się, dostosowania się do nowych wymogów pracodawcy, do nowych urządzeń, do nowych maszyn, do nowych technologii. Czujny, każdy pracownik musi być zawsze, żeby kompetencje podnosić. Kiedy przyjdzie trudniejszy czas, to on ma wtedy gwarancję zatrudnienia. Wydarzenie, które odbyło się w Starostwie Powiatowym, przybliżyło, jak ważne jest nieustanne zwiększanie swojej wiedzy. Zakończył się ten okres, kiedy mówiliśmy, że nasza edukacja kończy się z chwilą podjęcia zatrudnienia. Kształcenie ustawiczne to jest bardzo istotny element powrotu na rynek pracy albo odnajdowania się na nowych stanowiskach, na nowych miejscach pracy. Dzisiaj kształcenie ustawiczne jest elementem rynku pracy, bez którego nie możemy mówić o takim stabilnym funkcjonowaniu i stabilności zawodowej. Spotkanie było jednym z cyklicznych wydarzeń zaplanowanych w ramach obchodów wyjątkowej rocznicy. Konferencja jest jednym z wydarzeń mających na celu uświetnienie stulecia powołania i zorganizowania publicznych służb zatrudnienia w Polsce. Zarząd Powiatu Starogardzkiego podjął uchwałę związaną z uczczeniem stulecia organizacji i powołania właśnie tych jednostek i jednocześnie uchwałą zatwierdził cały cykl wydarzeń związanych z tą rocznicą, która jest wyjątkowa dla działań wszystkich powiatowych urzędów pracy w kraju. Udział w konferencji był znakomitą okazją do zapoznania się z aktualnymi możliwościami, jakie pracodawcom i przedsiębiorcom stwarza przygotowany fundusz. Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest to instrument wsparcia pracodawców, który umożliwia im kształcenie ustawiczne pracowników, jak i siebie samego jako pracodawców. To sami pracodawcy wskazują szkolenia, kursy, studia podyplomowe, z których chcieliby skorzystać ich pracownicy, jak również oni sami. My umożliwiamy im takie wsparcie, dofinansowując w ramach 80 lub 100% tego kosztu. Widzimy z roku na rok coraz większe zainteresowanie tym instrumentem. Jest to świetna inicjatywa, dzięki której możemy zwiększać kompetencje bez ponoszenia znaczących kosztów. Rynek pracy wciąż ewoluuje, dlatego nie możemy stać w miejscu. Musimy się kształcić, by być spokojni o swoją przyszłość. Polecamy również zobaczyć Urodzeni w Światowy Dzień Kociewia oraz Szkolą się, aby nieść pomoc. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.